Baba mówi o afominatywach, hmm. wiadomo, odwaliło, feminizm uderzył za mocno. Tam hmm. niech pojęczy, niech pojęczy i, i będzie nasz, nasz spokój. Ale kiedy mężczyzna mówi o no to może coś jednak jest na rzeczy, bo on jest z tej drugiej grupy, Ta. która jest bardziej obiektywna. Przypisuje się jakiś obiektywizm. Hmm. To znaczy, przywilej rozporządzania światem w świecie męskocentrycznym przynależy mężczyznom. Komunikacja inkluzywna, jej celem jest to, żeby wyrównać te nierówności. Ale to musimy się zgodzić co do tego, że są jakieś nierówności. Jeżeli tego nie zrobimy, no to wtedy nie mamy o czym właściwie rozmawiać. To nie jest niczyją winą, że się urodził białym, heteroseksualnym, cispłciowym mężczyzną i jeszcze podobno badania pokazują, że powyżej 1,80 m to wtedy ma się największe przywileje. Jeżeli wyłączymy kategorię winy, to będzie nam łatwiej rozmawiać o przywilejach, i o tym jak wzajemnie siebie obdarować tak, żeby je wyrównać.